Jesieni Superliga rozpoczyna szóstą serię spotkań. Na początku zapraszamy do Tarnowa na mecz Grupa Azoty Unia Cepter Legionowo. Goście przyjechali na południe w poszukiwaniu pierwszych punktów, ale gospodarze liczą, że zagrają tak jak dwa tygodnie temu. Dobre dogranie do koła i jest 1-1. Leworęczny zawodnik, Małecki broni, ale będzie dobitka i nie ma bramki. Małecki obronił rzut karny, jak będzie teraz. A teraz broni również bramkarz drużyny z Legionowa. Pierwszy rzut, pierwsze tempo. Smolikow do Sanka. Sanek, bardzo ładna akcja Tarnowian i Michał Subski. No i goście, szansa na objęcie dwubramkowego prowadzenia. Świetne podanie do koła, znakomite, no i zasłużona ta bramka przyjezdnej. Podsiadło. Odpowiedzi. Drugi gol tego zawodnika i czwarty dla Unii. W ataku Albert Samek. Sanek próbuje sam. Smolikow. No to w jego stylu akcja. Paweł podsiadło do Smolikowa, do Sanka. Albert Sanek. No chyba sam mógł próbować, ale odegrał do Michała Subskiego. Druga bramka. Też już młody jeszcze, ale doświadczony rozgrywający. Adamczyk. Fantastyczny rzut. Podsiadł do Parawinczaka, Smolikow do Adamskiego i bramka. A to teraz bardzo ładna akcja z kolei. Małecki, fantastyczna interwencja w sytuacji sam na sam. No i teraz do pustej bramki trafia Paweł Podsiadło. Gramy dalej. Pięciu w ataku, zaledwie zawodnicy z Legionowa. Jak to rozwiążą? Fantastycznie to rozwiązali. No jeszcze przez jakiś czas, przez kilkanaście sekund Cepter grał będzie bez bramkarza. No i znowu podanie do koła, ale broni Małecki. Jak tak zawodnicy się rozochocą, to może nam się tutaj zrobić całkiem wysoki ten wynik. No ale zobaczymy. Paweł Podsiadło. No, tym razem się nie udało, ale rzut wolny, więc dalej są przy piłce. Dalej z szansą na zdobycie gola. Adamczyk. Sam spróbuje Adamczyk. Świetnie to zrobi. Ale czy wykorzystają tą szansę? No, przekonamy się po tej akcji. Nie wykorzystali, bo Małecki obronił. Z tego, jak ta akcja została rozegrana. No właśnie, nie ma gola. Sikora! Trafia. No więc on tutaj się najlepiej spisał. No i proszę, zrobiła się za czterech bramek. Albert Sanek, Smolikow! Ależ fantastycznie teraz. I broni Małecki. Ale jak najbardziej zasłużona. Bramka. Świetny rzut ze skrzydła. Trener Janas. Teraz mamy w ogóle ciekawą sytuację, bo gramy na dwa koła. Adamski. Bramka. Ale to oczywiście jeszcze bardzo daleko do końca meczu. Prawniczak. Smolikow do Podsiadły. Podsiadło spróbuje sam. Podsiadło przedziera się tam do końca. Bramka. No i Cepter. I teraz Małecki już nie dał się zaskoczyć. Nie było miejsca dla skrzydłowego na oddanie rzutu. Nie było pozycji. Teraz nie. Teraz też nie. Ależ fantastyczny rzut. Już pod presją Kamila Cioka. Małecki w bramce. Jak to zrobił Parowieńczuk? Prawą ręką, no z takiej niewygodnej pozycji, ale jednak znalazł tam miejsce i Unia odzyskuje prowadzenie. Ale tym razem nie grają siedmiu w polu. Zostaje bramkarz. Ależ teraz bardzo dobre dogranie do skrzydła, ale broni Małecki! Ależ teraz Smolikow źle podał. Trzecia taka strata w dzisiejszym meczu. I broni Małecki, ależ kapitalna interwencja. Co też zrobił teraz golkiper Tarnowskiej Unii. No ręce same składają się do oklasku. Jeszcze pół minuty do końca. Spróbuje Buszkow. Buszkow trafia, no i to właściwie przesądza całą sprawę. Nie, no ale to jeszcze jeden rzut mogą oddać co najwyżej ambitni goście. Oddają niecelny rzut i Tarnowianie wygrywają po ciężkim meczu 32-29. Patryk Małecki, no chyba bez niespodzianki, podobnie jak dwa tygodnie temu. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Żegnam się tradycyjnym. Do zobaczenia i do usłyszenia.